Kurwa! Cześć widzowie! Wchodzimy tym filmikiem, ponieważ mamy dla was kilka ciekawych informacji, kilka zmian, jakie wprowadziliśmy na kanale. Taką jakby małą rewolucję, jeśli chodzi o nowe przeróbki typu Pingu, typu nowe odcinki Sąsiadów, a nie stare, te, które jeszcze są w produkcji przez twórców tworzone. Kabanosie, przejdźmy do sedna od razu. Na czym polega ta zmiana? No to po prostu chcemy zrezygnować z reflinku. A to dlatego, że one są po prostu dla was zbyt ciężkie do ogarnięcia. No jak wiecie, nie wszystkie filmiki możemy wrzucać na YouTube'a. No właśnie. Nam blokują po prostu te filmiki ze względu na prawa autorskie i nam grożą, że nam usuną kanał. Więc nie możemy ich wrzucać na YouTube'a, ale chcemy wam udostępnić nasz kanał na Dailymotion. Tam będziemy wrzucać przeróbki, no Sąsiadów już nie, bo Sąsiadów będziemy wrzucać wszystkich tutaj już na YouTube'a. Tak, wszystkie ale te odcinki nowe. Stare, te wszystkie odcinki stare na nasz kanał lądują normalnie, stare. Mówię o tych, które były robione do 2004 roku. Tak, bo nowych odcinków Sąsiadów nie mogliśmy wrzucać na YouTube'a. Czyli te na wsi, Sąsiedzi na wsi, wszystkie odcinki, te kaktusy, gałęzie i inne pierdoły. Chcieliśmy je wrzucić na Dailymotion, bo nam od razu je kasowali z YouTube'a. Tak, na tym właśnie polegały te problemy z prawami. No jak powstaną nowe odcinki Sąsiadów, no to też będziemy przerabiać i wrzucać na Dailymotion. Dokładnie. Tak samo będzie z Pingu. Pingu nie możemy wrzucać na YouTube'a, bo też się przyczepiają. Od razu się tam przyczepiają do nas i czyli zasada jest prosta. Wystarczyłoby, że kilka filmów z Pingu byśmy wrzucili na YouTube'a i znowu jakieś ostrzeżenia, blokady, inne pierdoły. No. Zasada jest prosta. Wrzucamy zwiastun Pingu. Nie robimy już tych reflinków, wiecie, te reklamy niepotrzebne, bo to jest uciążliwe i w sumie żadnych profitów wielkich z tego nie ma, tylko po prostu. Robimy tak? Zwiastun, wchodzicie na link, oglądacie. Oglądacie na Daily. Subskrybujcie nas na Dailymotion, zakładajcie tam konta, jeśli nie macie. No i przede wszystkim też dobrze się bawcie, jeśli, bo pewnie wielu widzów nie widziało naszych przeróbek z tamtego roku z nowymi Sąsiadami, to tutaj macie link właśnie do naszego kanału na Dailymotion. Zapraszamy, obejrzycie, tam mamy multum przeróbek. Będziemy między innymi przerabiać. Będzie też Pingu i może Bob Dupowniczy. Będziemy ale przerabiać też inne bajki. Tylko to w zależności jak nam YouTube pozwoli, to będziemy wrzucać. Bardzo się cieszymy, że Sąsiedzi Safe przyjął się bardzo dobrze i gorąco potraktowaliście to. Za niedługo będzie Pingu 3. I 4, Pingu 4. O kurde, no rzeczywiście. Pingu 4 będzie. Pingu 4 będzie. I kolejny odcinek Sąsiadów. No a jeśli chodzi o te reflinki, no to będą one w opisie filmów. Ale jeśli chcecie. Ale na stronie naszej. Nie każemy wam. Tutaj jest nasza strona, jeśli chcecie nas wspomóc, wystarczy wejść sobie na tę stronę. Tam macie odnośniki, tylko przypominamy, że wtedy adblock musi być włączony, żebyśmy jakikolwiek grosz zarobili, no, ale to jest tylko i wyłącznie wasza intencja. Z tych reflinków będzie pójdzie na sprzęt. Nową kamerę, nowy mikrofon. Znaczy i tak mamy to w planach, jakoś sobie z tym poradzimy. No na razie nam się udało zebrać 4. No. Ale jednak to trochę mało. Za każdą pomoc oczywiście dziękujemy. I to by było na tyle z informacji, prawda? Także my się żegnamy i widzimy się w innych filmach typu Pieronka, Kulfon, Przeróbki, jeszcze Kiełbasa Play, które nam zostały. I zapraszamy oczywiście na nowy kanał Kiełbasa Play. Nie wszyscy wiedzą, mamy drugi kanał od stycznia, od początku tego roku. Tak, tutaj jest 6 stycznia, tak, to jest Czek Króli, Kiełbasa Play. I tam wrzucamy różne serie takie jak Kiełbasa Retro, czyli powrót nasz do starych gier. Jeden tytuł na jeden odcinek. Będzie nowa seria coś takiego jak Kiełbasa Duel, czyli ja kontra Kabanos w grze bez przygotowania, w tytule, który polecicie. Są jeszcze Kiełbaso Playe, oczywiście Seba i Mati, legendarne gimbusy, które ogrywają i się bawią w ekspertów od tytułów związanych z grami. To by było na tyle. Każdy coś wszystkie znajdzie. Serie z grami, które są na Kiełbasa TV będą dokończone tutaj, a następnie będą już... A nowe serie to już tylko i wyłącznie tak. Kiełbasa Play. Dokładnie. Tylko że działamy na dwa fronty, Kiełbasa TV, Kiełbasa Play. No i to by było na tyle, żegnamy się z wami. Do zobaczenia. Cześć.